Znajdujemy się w Łazienkach Królewskich i będziemy mówić o Stanisławie Wyspiańskim. Miejsce jest, można powiedzieć, nieprzypadkowe dla Wyspiańskiego, ponieważ Łazienki Królewskie są jednym z miejsc, przestrzeni, które dla Wyspiańskiego były szczególnie ważne. Stanisław Wyspiański w ogóle, o czym powiem dzisiaj, był wielkim reformatorem teatru, który poprzez ten teatr, poprzez dramat chciał odmieniać losy narodu, chciał odmieniać naszą polską wspólnotę, naszą zbiorowość. Tu w Łazienkach Królewskich rozgrywa się akcja jednego z jego najwspanialszych dramatów, czyli Nocy Listopadowej. Bowiem w Łazienkach rozpoczęło się powstanie listopadowe, które potem stało się dla Wyspiańskiego podstawą rekonstrukcji tego narodowego mitu, który Wyspiański łączył powstanie listopadowe z antykiem greckim. Ale nie dzisiaj o Nocy Listopadowej, ale o dramacie, od którego zaczęła się wielka kariera Wyspiańskiego. Od dramatu, od spektaklu, w którym stał się on kolejnym, został on obwieszczony jako kolejny wieszcz narodowy. Niespecjalnie, nawet zgodnie z jego intencjami, ale tak go widziało wtedy środowisko krakowskie. O dramacie, który jest jednym z arcytekstów polskiej kultury, czyli o weselu. I będę mówił o tym, jak to wesele zmieniło polski teatr i jak wpisało się w nurt przemian sceny teatru zwany Wielką Reformą Teatralną. Bo musimy sobie powiedzieć, że w XIX wieku, czyli w tym wieku, w którym urodził się Wyspiański, ale on urodził się pod koniec XIX wieku, ale w XIX wieku teatr był sztuką tak naprawdę użytkową. Istniała oczywiście z jednej strony opera, która to były wielkie inscenizacje przeznaczone na statystów, czasami nawet na zwierzęta, na wielkie zespoły, na wielkie scenografie. We Francji się rozwijał taki nurt grand opery, ale to był też system gwiazd. To był teatr, w którym najważniejszy był aktor. Aktor miał przypisaną do siebie jedną rolę i on jeździł po Europie, jeździł po świecie i cały czas powtarzał tę rolę. Nie było czegoś takiego jak jednego przemyślanego reżysera, który by myślał o widowisku jako jakiejś spójnej całości, jak się dzisiaj myśli. Nie, to był teatr, który był nastawiony na produkcję, byśmy powiedzieli wręcz fabryczną. Dość powiedzieć, że w ciągu roku odbywało się 40 premier, więc premiera odbywała się w takim teatrze co tydzień, więc możemy sobie wyobrazić, jak szybka to była praca, jak niestarannie byli aktorzy przygotowywani, jak było to nieprzemyślane dzieło. Jak sobie pomyślimy, że dzisiaj premiera powstaje tak naprawdę w 3 miesiące, w 2 miesiące, to wtedy możemy sobie wyobrazić, jak te spektakle wyglądały. I one oczywiście były grane po kilkanaście razy. Widownia bardzo szybko nudziła się z takim spektaklem. Nie było czegoś takiego, że artysta tworzył oddzielną scenografię do spektaklu. Bardzo często było tak, że w teatralnym magazynie były horyzonty, czyli można powiedzieć takie wielkie blejtramy z narysowanym, z namalowanym krajobrazem. I jeśli w dramacie potrzebny był zamek, no to wyciągało się taki horyzont z zamkiem. Jak potrzebny był las, to wyciągało się taki las. Jak potrzebna była wiejska chata, wyciągała się wiejską chatę. Więc tak naprawdę to było, byśmy mogli to dzisiaj porównać do produkcji seriali. Teatr nie był wtedy, można powiedzieć, taką sztuką wysoką, taką sztuką bardzo przemyślaną, jak my to myślimy. Ale w XIX wieku zaczyna się to zmieniać. Już romantyzm przynosi takie zmiany, ponieważ to jest wielkie zafascynowanie postacią Szekspira, który jest wtedy tłumaczony na język polski. Szekspir trafia, wiemy to dobrze, do Mickiewicza czy do Słowackiego. Oni piszą te swoje wielkie dramaty. Powstają cykl dramatów Słowackiego, powstają Dziady, powstaje Nieboska Komedia, ale to były dramaty, które nie były za ich życia wystawione. Wielcy romantycy wiedzieli dobrze, że te dramaty były bardzo trudne w realizacji scenicznej, że cenzura by ich także nie przepuściła w carskiej Polsce, więc to były dramaty do czytania. Każdy widz sobie tworzył własny teatr w głowie. Teatr, można powiedzieć, jeszcze nie dorósł do tych dramatów. One zostaną zrealizowane dopiero niektóre 100 lat później, niektóre 60 lat później. I pod koniec XIX wieku rodzi się nurt, który nazywamy Wielką Reformą Teatralną.
to byśmy powiedzieli, to nie jest jakiś jedna szkoła, tylko po prostu jest jakiś dziwny ferment w Europie, jest jakiś dziwny ferment w teatrze, w dramacie, który w bardzo wielu czasami przeciwne strony płynie. Mamy na przykład działalność Konstantego Stanisławskiego. Konstantego Stanisławskiego, który w Moskwie zakłada teatr MHAT i który w tym teatrze próbuje stworzyć nową metodę aktorstwa. On mówi, że aktor nie może być tak, że przygotowuje się do roli tydzień albo dwa tygodnie i opiera tę rolę na wydukaniu swojego tekstu bez współpracy z reżyserem i innymi partnerami. Nie. Stanisławski, który pracuje nad dramatami Antoniego Czechowa, mówi, dramat i praca nad dramatem ma być bardzo świadomym procesem. Aktor musi się wczuć w postać, musi się z nią zidentyfikować, musi zacząć myśleć tą postacią. On po raz pierwszy pokazuje całą złożoność wcielania się aktora w postać, w tego jak laboratoryjny, jak bolesny jest to proces. Od Stanisławskiego, od pracy aktora nad sobą, takiej wielkiej książki, pracy aktora nad rolą, zaczyna się tak naprawdę współczesne aktorstwo oparte na identyfikacji aktora z jego postacią. Na tym, że aktor musi myśleć tą postacią. I oczywiście wtedy powstaje też dramaturgia, która w taki sposób myśli o postaciach. To nie jest dramaturgia jak w XIX wieku Pies Bienfait, czyli dramaturgia, gdzie były po prostu różne schematyczne postaci kochanka, służącej, kochanki, czy rycerza, czy kogoś w tym stylu. Nie. To są dramaty z bardzo skomplikowanymi, wielowątkowymi postaciami o złożonym życiu psychicznym. Tak jest na przykład u dramatach Czechowa, w Trzech Siostrach, czy w Ujaszku Wani, tak jest w dramatach psychologicznych Ibsena i Steinberga, które wtedy powstają. Oczywiście to się też łączy z rozwojem psychologii, z rozwojem psychoanalizy, z działalnością Zygmunta Freuda, z tym, że zaczynamy więcej dowiadywać się o człowieku, zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób działa jego psychika, jak wspomnienia na niego działają, ile wiele różnych, tak naprawdę czasami przeciwstawnych procesów dzieje się w naszej psychice i co na nas wpływa. Wtedy Strindberg pisze takie dramaty jak Panna Julie, jak Sonaty Widm, Ibsen pisze Upiory, Nory, pisze Dziką Kaczkę, dramaty, które mówią o odpowiedzialności jednostki, o jednostce wobec społeczeństwa, o wewnętrznym psychicznym dramacie tej jednostki. To jest rewolucja w teatrze. Wtedy jeszcze nikt tak o postaci nie myślał. Do tego jest na przykład teatr André Antoine'a, teatr Libre w Paryżu, w którym przez jakiś czas ma kontakt zresztą Gabriela Zapolska, która pamiętam zaczynała od kariery aktorskiej. Teatr Libre Antoine'a, który bada naturalizm na scenie. Naturalizm, czyli wybieranie z tej całej rzeczywistości najbardziej brutalnych, najbrzydszych rzeczy. Tak, to był wtedy szok, jak na przykład w teatrze pojawiły się na scenie żywe kury. Jak ktoś mówił, pokazywał wieś, nie pokazywał wsi, która jest wsią jakąś taką imaginacją, jest jakąś wsią jak z Landschaft, tylko pokazywał cielesną, brudną wieś. To była rewolucja wtedy w teatrze Antoine'a. To są koncepcje Edwarda Gordona Craiga czy Adolfa Appi, którzy myśleli o bardzo często geometrycznej, monumentalnej scenografii, o Craigu, który miał koncepcję nadmarionety, która powinna zastąpić aktora, od grupy teatralnej Meiningenczyków, którzy też właśnie myśleli, że jak realizujemy dramat historyczny, no to musimy, nie możemy, że a tak sobie myślimy o historii, tylko musimy to poprzeć wielotygodniowymi studiami nad historią tamtego okresu. Jest Maurice Maeterlinck, który formułuje nowy rodzaj dramatu symbolicznego, gdzie nie tyle ważna jest akcja, ile wypowiadane słowa i atmosfera oczekiwania na to, co niewiadome. Dzieło teatralne się autonomizuje. To nie jest tak, że teatr jest po prostu inscenizacją dramatu. Teatr jest oddzielną sztuką i takim bardzo ważnym, taką bardzo ważną postacią, która to pokazuje, jest Ryszard Wagner. Ryszard Wagner ze swoją koncepcją Gesamtkunstwerku, czyli dramatu, dzieła teatralnego, które obejmuje wszystkie aspekty, że on wiedział wszystko, wiedział, jaka ma być muzyka, jaka ma być przestrzeń sceniczna, jaka ma być scenografia, jakie ma być libretto. On był autorem tego dzieła od początku do końca. I w ten świat wchodzi Stanisław Wyspiański. Stanisław Wyspiański, który był nie tylko
dramatopisarzem. To w ogóle nie był zawód, którego on był wyuczony. Stanisław Wyspiański, który był przecież plastykiem, był malarzem, był rysownikiem, od tego rozpoczynał swoją karierę, ale Wyspiański był kimś takim, dla którego zawsze było coś za mało, który zawsze chciał szukać gdzie indziej. To jest też przykład takiego artysty modernistycznego, młodopolskiego, który w tamtym czasie tworzył, że on próbował eksplorować każdą dziedzinę, więc tworzył dzieła malarskie, tworzył rysunki, brał udział w konserwacji dzieł sztuki, był scenografem, o czym zaraz powiem, projektował meble, był inscenizatorem teatralnym. I w momencie, kiedy on tworzy już Wesele, swoją koncepcję teatru totalnego, to ma już na koncie pierwsze dramaty. Ma Warszawiankę, ma Protesilasa i Laodamię, ale to są takie kameralne teksty. Swój taki dramat totalny, teatr totalny pokaże dopiero w Weselu, w Wyzwoleniu, a potem w Akropolis, które połączą się w taką niejednoznaczną trylogię. Działa Wyspiański w Krakowie, który jest ważnym ośrodkiem tamtych czasów. Nie tak ważnym, co prawda, jak Lwów, ale Kraków zaczyna już, powiedzmy, zapoznawać się z wpływami dramatu europejskiego, sztuki europejskiej. To wiemy, że wtedy się rodzi Młoda Polska w Krakowie. To jest przecież Kazimierz Przerwatet-Majer, to jest Jan Kasprowicz, to jest Leopold Staw, ale to jest też Stanisław Przybyszewski. Przez Przybyszewskiego te wszystkie nowości teatralne z Niemiec przychodzą. To jest taki tygiel wpływów z całej Europy. I to są też takie wielkie dyrekcje Tadeusza Pawlikowskiego, potem Józefa Kotarbińskiego i jeszcze później Ludwika Solskiego w Teatrze Krakowskim, w Teatrze Miejskim w Krakowie. Dzisiaj to jest Teatr Juliusza Słowackiego. Ten gmach Teatru Słowackiego istnieje nadal. To jest ten teatr, w którym były te wszystkie prapremiery. I tam się wprowadza oczywiście dramaturgię współczesnej Europy, ale wprowadza się też dzieła nowych autorów. Wprowadza się dzieła dramatu romantyzmu. I Wyspiański bierze w tym udział, Wyspiański wpisuje się w ten nurt. Z jednej strony bierze udział w przywracaniu dramatu narodowego. Pamiętajmy, że Wyspiański był autorem koncepcji inscenizacji Dziadów w 1901 roku. On w zasadzie te Dziady przywrócił polskiemu teatrowi. On wymyślił tę inscenizację, ona została pokazana w Krakowie w 1901 roku. I to jest w dialogu z tym romantyzmem i on jest zapoznany z wszystkimi nowinkami estetycznymi. Wiemy to z jego korespondencji, wiemy, że przecież studiował w Paryżu. Wiemy, że to wszystko w zasadzie było Wyspiańskiemu znane. I w to wszystko wchodzi Stanisław Wyspiański. Jaka jest geneza Wesela, to wszyscy wiemy w zasadzie, ale warto sobie jeszcze o niej powiedzieć. Jest 21 listopada 1900 roku, podkrakowska wieś Bronowice Małe. Dzisiaj to jest dzielnica Krakowa, do której można dojechać bodajże miejskim autobusem. I w tych Bronowicach Lucjan Rydel, jeden z takich wtedy najpopularniejszych poetów młodej Polski, dzisiaj on jest znany jako autor takiego dramatu Betlejem Polskie. Lucjan Rydel bierze ślub z Jadwigą Mikołajczykówną. Jadwiga Mikołajczykówna, która jest chłopką. To był wtedy taki, byśmy powiedzieli, może nie tyle zwyczaj, ale taka moda, można powiedzieć, wśród inteligencji krakowskiej, wśród artystów krakowskich, ślubów z osobami, powiedzmy, z niższego stanu wtedy. Tak też wiemy, że żona Wyspiańskiego też była chłopką. Więc to jest ten ślub Lucjana Rydla, który staje się kanwą Wesela. Na tym ślubie jest Stanisław Wyspiański. On się bawi na tym weselu, obserwuje gości. Bierze w tym weselu udział cała śmietanka towarzyska ówczesnego Krakowa. Gospodarzem jest Włodzimierz Tettmajer, przyrodni brat Kazimierza Przerwy Tettmajera, działacz niepodległościowy, malarz poza tym. Kazimierz Przerwatet-Majer jest tutaj pokazany jako poeta. Jest też oczywiście wielu innych dziennikarzy, członków właśnie elity krakowskiej takiego czasu. I tak naprawdę oni są tam tak zaznaczeni, tak napisani, że dawało się ich rozpoznać. Podobno w pierwszej wersji tekstu Wyspiański zaproponował, by na afiszu znalazły się nie tyle ich nazwy, ich funkcji, jak poeta, czy dziennikarz, czy Marysia, czy gospodyni, czy gospodarz, ile prawdziwe postaci, ile ich prawdziwe nazwiska. Potem Tadeusz Bojrzeliński opisał tę historię w tekście Plotka o
weselu Stanisława Wyspiańskiego. Więc można powiedzieć, że Stanisław Wyspiański robi coś w rodzaju, mówiąc oczywiście z pewną dozą ironii, rodzaj takiego współczesnego pisma plotkarskiego. On pokazuje, co się działo za tymi zamkniętymi drzwiami, co wszystkich interesowało. O czym mówili, jak się bawili najpopularniejsi, najświetlejsi obywatele inteligencji krakowskiej w tych czasach. I Wyspiański, jak buduje to wesele, to zauważmy kilka rzeczy, które są strasznie ważne. Że tutaj tak naprawdę, co pokazuje geniusz Wyspiańskiego, tutaj tak naprawdę taką podstawą jest jedna mała plotka, tak? Jedno wydarzenie towarzyskie. Byśmy powiedzieli, nic nieznaczące, no bo cóż jest, czym jest wesele, tak? Jest jakimś rodzajem imprezy, która się kończy, pozostaje po nim jakieś wspomnienie, ale nic więcej. Ale Wyspiański pokazuje rodzaj swojego geniuszu i rodzaj takiego łączenia tego, co bardzo proste, codzienne, z metafizycznym. Pokazuje tak, że w tej konkretnej przestrzeni, z tego konkretnego miejsca, które jest znane nam wszystkim, z jakiejś takiej anegdoty, mogę zrobić narodową tragedię. Mogę zrobić narodową przestrzeń. I to jest jakby już taki pierwszy wątek tej wielkiej reformy teatralnej. Czyli takie łączenie niskiego z wysokim. Łączenie języków. Dawniej to by się nie było nie do pomyślenia, że możemy taki dramat realistyczny, wręcz powiedzieć dramat jakiś plotkarski, połączyć z wizją dramatu narodowego, gdzie przychodzą duchy. Nic to dla Wyspiańskiego. On tworzy własną formę, gdzie te dwa rejestry, rejestr realistyczny, rejestr plotkarski, byśmy powiedzieli, z rejestrem narodowym, bardzo mocno się łączą. To widać już w tym, jak Wyspiański myśli o tym inscenizacyjnie. Bo to jest jeden z takich pierwszych autorów teatru w ogóle, tak powiem, światowego, byśmy powiedzieli, który nie myśli tylko dramatem. Tak na przykład myślę o Mickiewicz czy Słowacki, oni tak naprawdę myśleli dramatem. Myślę, jak to ma brzmieć językowo, a nie mniej konkretnej koncepcji inscenizacji. Wyspiański zupełnie inaczej. Wyspiański myśli inscenizacją. Wyspiański, pisząc ten dramat, myśli od razu, jak go wystawić, jak go zrealizować, w jaki sposób pokazać przestrzeń. Dlatego też, gdy Wyspiański pisze dramat, to w jego edycji książkowej możemy zauważyć bardzo wyraźne didaskalia, bardzo wyraźne zaznaczenie tego, jak ma to wyglądać. Te didaskalia trwają w zasadzie, tutaj są przez dwie strony. Wyspiański bardzo wyraźnie je opisuje. Tak? Znajdujemy się przecież w weselu w takiej, to nie jest izba weselna, to jest raczej taki, byśmy powiedzieli, jakiś przedpokój, jakiś korytarzek, gdzie z otwartymi drzwiami z boku słychać dźwięki weselne i ci goście jak w takim korowodzie, jak w takiej weselnej szopce, tylko przechodzą i już za chwilę ich nie ma, tak? To jest jakby ktoś stał, zobaczmy, na progu wesela i podsłuchiwał. To jest też zupełnie coś niewiarygodnego. Tu nie ma takich scen, przynajmniej w pierwszym czy drugim, pierwszym akcie. Tu nie ma takich scen zrobionych od początku do końca. To jest tylko takie wyłapane fragmenty. To jest coś bardzo tak naprawdę awangardowego na te czasy. Taka poetyka nie tyle całych scenek u Szekspira czy jak u Mickiewicza, tylko taka poetyka fragmentu. Weselnicy wirują, wkołowują się do tej sali, rozmawiają przez chwilę i znowu znikają. On pisze od weselnika, którzy się tam kręcą w zbitej masie, tańczących w rytmie jakiejś piosenki. Izba scena i to jest nasza dzisiejsza Polska, Wyspiański pokazuje. To jest ta izba, przez którą przechodzimy, ale w tej izbie, w tej prostej, wiejskiej izbie zawiera się cała Polska. To też pokazuje, w jaki sposób jest zaznaczone tam imaginarium. U Wyspiańskiego nic nie jest przypadkowe w tej inscenizacji. Mamy tam okrągły stół, który buduje nam wspólnotę. Mamy fotografię Werny Chory, wielkiego liernika, proroka, który przecież potem będzie w weselu odgrywał znaczącą rolę. Mamy litograficzne odbicie matyjkowskich Racławic. Mamy ogromny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Wileńskiej. Mamy Matkę Boską Częstochowską. Mamy polską królową
Mamy polską królową z dzieciątką, z dzieciątkiem, więc zobaczmy, że tego jest tutaj masę. Są żydowskie świeczniki. Więc jak gdyby zobaczmy, już w samej przestrzeni wyspiańskiej pokazuje. To nie jest zwykłe wesele. To jest wesele, w którym będzie odbijać się cała Polska. Ja nie tworzę dramatu realistycznego. Ja tworzę dramat symboliczny. Tak na to musicie patrzeć. I w tym dramacie symbolicznym pokazuje się cały naród. Więc zobaczmy, jak jest wielka świadomość tego autora, jak wielka jest świadomość inscenizacyjna. Że on nie myśli tylko słowem, on myśli już przestrzenią. Myśli o przedmiotach, które mają tam się pokazywać. Dalej zobaczmy, to jest już takie wielkie pokazanie tej reformy teatralnej, w jakim on pokazuje. Widowiska, które jest skonstruowane od początku do końca, w którym mówi, tutaj będę rekonstruował narodowe mity. Tutaj będę mówił nie tyle o jakimś weselu, tyle o Polsce. To też oczywiście w tym się zakłada, że Wyspiański jest inscenizatorem wesela. Formalnie reżyserem jest etatowy reżyser Teatru Krakowskiego, czyli Adolf Walewski, ale Wyspiański bierze udział w inscenizacji. Jest inscenizatorem tego. Może nie pracuje bezpośrednio z aktorami, ale patrzy na to, jaka ma być stworzona scenografia, jaka ma być muzyka, jakie mają być dźwięki. To jest jego przedstawienie od początku do końca. Kolejna rzecz to jest wielka reforma teatru, czyli to, że dzieło ma angażować wszystkie zmysły. Ma angażować nie tylko zmysł, powiedzmy, odbioru tekstu literackiego, ale ma jeszcze zachwycać wizją, ma jeszcze zachwycać dźwiękiem. U Wyspiańskiego zauważmy, nic się nigdy nie zatrzymuje. Cały czas, jak słuchamy w pierwszym akcie, słyszymy dudnienie kapeli. To muzyka, która wprowadza nas w mantrę, wprowadza nas w jakiś taki psychodeliczny, byśmy dzisiaj powiedzieli, nastrój. Mamy grę światła, tam się światła jarzą. To jest noc, która później przechodzi w dzień. Mamy potem oczywiście bardzo rytmiczny tekst. Tekst, który jest jakąś taką dziwną mieszanką gwary ludowej z wierszem romantycznym, jeszcze z wierszem sylabotonicznym, jest bardzo rytmiczny. Cały czas się wydaje tak, jakby ci aktorzy śpiewali. Oni niekiedy ten tekst wręcz tak dukają, ale to nadal tworzy wrażenie, że jesteśmy nie tyle na jakimś weselu, tylko byśmy powiedzieli na jakiejś dziwnej operze. I ta przestrzeń określona, przestrzeń pomiędzy, nie wiadomo gdzie, czy jesteśmy na ziemi, czy jak się później okaże, czy może jesteśmy w piekle. I tam, tak nam to mówi Wyspiański, czyli to jest kolejna ważna cecha, nieokreśloność tej przestrzeni, przestrzeń, która jest symbolem. A dlaczego tak się dzieje, to już powiem. Zobaczmy, jak pod koniec pierwszego aktu mówi pan młody, dla nas samych dość za wiele, przyjdź chochole na wesele. Przyjdzę, jak moc wiele, mówi panna młoda, poeta, ha, ha, ha. Ha, 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 skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjdź. Wzywają chochoła. Bardzo dziwna postać. Chochoł, to jak wiemy, to jest słomiane nakrycie na róże, żeby je zwiędły. Chochoł, który jest wewnątrz pusty. Chochoł, który jest tylko czystą słomą. Okazuje się, że wewnątrz chochoła nic nie ma. To potem się stanie takim bardzo ważnym symbolem. To pojawienie się chochoła, ono wpływa na wiele późniejszych całych konsekwencji tego dramatu, tak? Czyli tego, co dla Wyspiańskiego było strasznie ważne w teatrze, czyli łączenia porządku realistycznego, porządku wesela, gdzie wszyscy rozumiemy, gdzie jesteśmy, z porządkiem mistycznym, z porządkiem metafizycznym. Bo zobaczmy, że pojawiają się tutaj potem kolejne wielkie postaci z naszego polskiego imaginarium. Bo ponieważ pojawia się rycerz Zawisza Czarny, pojawia się Wernychora, pojawia się Hetman Branicki, pojawia się Jakub Szela. Oni wszyscy pojawiają się jako zjawy. To nie jest tak, że oni wchodzą jako realne postaci, pojawia się Stańczyk. Oni pojawiają się jako takie widma. Nie wiemy, kim oni są w tym świecie. Nie wiemy, jakie oni mają znaczenie. Nie wiemy, czy po prostu goście się, można powiedzieć, prozaicznie upili, czy to rzeczywiście dzieje się jakaś wielka narodowa scena. Wyspiański jest autorem, który nie chce odpowiadać na te pytania. On chce tworzyć pewną wizję. Widzimy, że tutaj już się dzieje coraz ciemniej. Isia bawi się rozkręcaniem i przykręcaniem lampki. Patrzy na światło. Zaczyna się noc, więc zaczyna się tak naprawdę
jakiś czas duchów, podczas kiedy te duchy będą mogły dekonstruować polską tożsamość narodową i podczas której te duchy będą dokonywały wraz z bohaterami narodowej spowiedzi. I tutaj też pokazuje Wyspiański, tu nie chodzi o wesele. Tu chodzi o to, byśmy jako naród się w tym dramacie przejrzeli. Kolejna ważna rzecz, że dla Wyspiańskiego dramat był nie rozrywką, ale takim medium mówienia o ważnych sprawach narodowych. To tak nieprzymierzające, jakbyśmy dzisiaj w dramacie pokazali, gdyby na wesele przed w dramacie Jan Paweł II, jakby przyszedł Józef Piłsudski, jakby przyszedł, nie wiem, generał Anders. To są jakby takie postaci, tak? I one rozmawiają z weselnikami. Wyspiański pokazuje też rodzaj swojej takiej intertekstualności, rodzaj cytatów, które on uwielbia tutaj, tak? Rodzaj pewnego tworzenia takiego wielkiego narodowego symbolu. Nie tyle dramatu realistycznego, ile dramatu symbolicznego. Wszystko oczywiście w formie bardzo wizyjnej, muzycznej, wyrafinowanej scenograficznie. I mówi nam Wyspiański, może się uda dokonać jakiejś zmiany, może naród się przebudzi. I pokazuje to wszystko w takim onirycznej całości między snem a jawą. Między tym, co jest prawdziwe, a tym, co być może wyobrażone. To kolejny ważny aspekt tej wielkiej reformy teatru. Takie dziwne, niejednoznaczne przestrzenie, które się pojawiają u Strindberga, które się pojawiają u Maurice'a Maeterlinck'a, pojawiają się niekiedy u Henryka Ibsena. Przestrzenie dramatu symbolicznego. Między tym, co prawdziwe, a tym, co niewiadome. Że nie możemy tego tekstu czytać tak naprawdę dosłownie. I na końcu Wyspiański robi jeszcze coś wyjątkowo zaskakującego. Ponieważ pokazuje, w jaki sposób takim gestem teatralnym można opowiedzieć o narodzie. On po raz pierwszy jakby pokazał gest teatralny, scenę, która przeszła do historii polskiego teatru, w ogóle do historii polskiej tożsamości. Wszyscy wiemy, jak wesele się kończy, tak? Wesele się kończy, że przychodzi chochoł i chochoł zaczyna grać na patykach. Wtedy wszyscy weselnicy, poza Jaśkiem, który zgubił złoty róg, zaczynają tańczyć w chocholim tańcu. W tańcu somnambulicznym. W tańcu, w którym są jak takie wielkie lalki, jak takie wielkie słomiane figury. To i zauważmy, jak to jest świadomie przemyślany gest sceniczny. Bardzo świadomy teatralny gest, a w tym prostym teatralnym geście ile się mówi o Polsce, ile się mówi o polskiej niemocy, ile się mówi o tym, że jako naród jeszcze nie jesteśmy przygotowani do zmiany, nie jesteśmy przygotowani do tego, by społecznie zadziałać, że jako naród jeszcze nie stworzyliśmy wspólnoty. I zobaczmy, że Wyspiański poprzez ten gest pokazuje nam, także nam wszystkim, że teatr jest nie tyle rozrywką, ale jest ideą mówienia o naszej narodowej tożsamości. Jest katalizatorem jakiejś bardzo ważnej zmiany. Więc to jest też taki etap wielkiej reformy, co potem będzie obecne na przykład u Bertolda Brechta, wielkiego dramaturga niemieckiego reżysera, który będzie tworzył wielkie widowiska pomyślane właśnie jako instrument zmiany społecznej. Wyspiański mówi, przebudźcie się. Pokazuje nam nasze narodowe mity i je dekonstruuje. Pokazuje, że te nasze narodowe mity wtrącają nas w grób. Jest krytyczny, jest złośliwy, ale kocha naród i chce pokazać, jak on się może zmieniać. Miesza w tym celu różne języki teatru, ale miesza realizm, miesza dramat poetycki, miesza dramat symboliczny, miesza niekiedy rodzaj takiej szopki krakowskiej. Tworzy rodzaj takiej intertekstualnej mikstury, co też jest efektem, powiedzmy, tej wielkiej reformy, tworzenia takich niezwykłych form teatralnych, by powiedzieć o narodzie, by poprzez ten jeden spektakl zmienić naród. I on ma to dzieło przemyślane od początku do końca. On ma przemyślane kostiumy, zachowały się szkice tych kostiumów, obrazy, rysunki. On ma przemyślaną inscenizację, ma przemyślaną muzyczność, ma przemyślany wiersz. Nawet w dramacie pojawia się, na jaką melodię ma być śpiewana ostatnia pieśń. I później to wesele staje się arcydramatem. Ono jest przyjęte z wielkim hukiem w Krakowie. Staje się bardzo ważną inscenizacją. Wszyscy o nim rozmawiają. I potem, nie dziwne, że to wesele, zawsze jak powstaje kolejna inscenizacja,
to zawsze potem jest odbierana z wielkim zainteresowaniem. Potem nic późnego, że potem własne wesele jako ślub pisze Witold Gombrowicz, że potem o tej rewolucji mówi też w tangu Sławomir Mrożek. Też taki rodzaj narodowej szopki, mitu z wieloma postaciami, ma kartoteka Różewicza. I wszyscy najwięksi mówią, robią wesele. Robi ją Juliusz Osterwa, Adam Hanuszkiewicz, Andrzej Wajda w tej wielkiej filmowej wersji. Jan Kulczyński, Jerzy Grzegorzewski, Włodzimierz Staniewski, Jan Klata ostatnio. I zawsze to są bardzo ważne inscenizacje, które mówią o Polsce. Bo Wyspiański tworzy dramat z jednej strony bardzo nowoczesny, bo to jest inscenizacja, której nikt się wtedy nie spodziewał. Nikt tak wtedy nie mówił w teatrze. Nikt nie łączył plotki, zwyczajnej anegdoty weselnej z wielką przestrzenią realistyczną. Nikt tak wizyjnie nie myślał o teatrze. Tworzy dramat nowoczesny, ale z drugiej strony dramat, przez który cały czas możemy mówić o Polsce i o tej tożsamości, o naszej tożsamości. I w tym jak gdyby tkwi geniusz Wyspiańskiego, że z jednej strony nowoczesne techniki teatralne, nowoczesne myślenie o takiej liminalnej, wyjątkowej przestrzeni, o rytmie spektaklu muzycznym, takim katatonicznym, o tańcu scenicznym, o wizji spektaklu poetycko-realistycznej, to z jednej strony cała nowoczesność tego dramatu, a z drugiej jego aspekt narodowy i tożsamościowy. I to chyba sprawia, że to wesele jest tak popularne i będzie przez najbliższe lata.